Cześć! Dzisiaj odpowiem na pytanie od widza. Marcin, czy Ty rozmawiasz ze swoją żoną na tematy biznesowe? Kiedy w ogóle przeczytałem to pytanie pierwszy raz, mówię, wow, jaka mi się lampka zapaliła, czy można w ogóle inaczej? Dlatego, że tak, rozmawiam i to bardzo dużo rozmawiam z moją żoną na tematy biznesowe. Do tego stopnia, że nawet kiedyś mówię, że kurczę, będę musiał Cię w którejś z tych firm chyba zatrudnić, żeby z Tobą móc o tym rozmawiać, no bo wiecie, ochrona danych osobowych, RODO, jakieś tajemnice handlowe i tak dalej, więc jak najbardziej tak. Natomiast muszę Wam powiedzieć, kiedy najwięcej rozmawiam z moją żoną o danym projekcie czy biznesie. Jest to zanim w ogóle zaczniemy to robić. Dlatego, że mamy świadomość tego, że to ja jestem od tego, żeby dany projekt, czy dany biznes, czy daną firmę rozkręcić. W momencie, kiedy już ja decyduję się coś robić, ja to rozkręcam i jako przedsiębiorca to robię. Czego ja w tym momencie oczekuję od mojej żony? Oczekuję oczywiście wsparcia, tak? Tego, żebym nie został z tym sam, przynajmniej właśnie na takim poziomie mentalnym i gdzieś potrzebuję po prostu właśnie tego wsparcia. Ale zanim w ogóle cokolwiek zacznę robić, to wtedy rozmawiam o tym ze swoją żoną. Pytam ją o to, jak ona to widzi, jak to widzi z innymi moimi projektami. Oczywiście przedstawiam jej cały pomysł, biznesplan. No bardzo często pewnie staram się przekonać, tak? No bo jednak to jest takie dla mnie, widzę jakąś okazję, widzę jakąś możliwość i chcę tego. Moja żona to jest bardzo wspierająca. Natomiast zawsze patrzymy, jakie to też niesie za sobą ryzyko dla rodziny, dlatego że z każdą nową inicjatywą jest jakaś cena do zapłacenia. To jest tak, jak ostatnio rozmawialiśmy i powiedziałem, kurczę, że tam z koleżanką swoją mogłaby pojechać na weekend, trochę odpocznie, ja wtedy zostanę z Alą i gdzieś bardziej zaopiekuję się córką, domem, tak? Ja mówię, ty skocz teraz i fajny pomysł, po prostu podoba mi się to, tylko że jeżeli ja się na to godzę, to nie jest tak, że ja mówię teraz, o super, jedź sobie, baw się dobrze, a później będę jej pisał SMS-y, ej kurczę, gdzie tam jakieś jedzenie, a czemu Cię jeszcze nie ma, a co w ogóle teraz mam sobie zrobić, gdzie mam zawieźć ale i tak dalej, tylko wiem, że tutaj będzie jakaś cena do zapłacenia. Ja będę musiał w tym czasie być, musiał oczywiście chciał, ale być po prostu z moją córką, zająć się ją będę musiał przez tam weekend, czy 2, 3 dni, cały czas właściwie z nią być i kiedy się na to decyduję, to właśnie wtedy wiem, że cena jest do zapłacenia. Tak samo w drugą stronę. Jeżeli moja żona się na coś decyduje, to ja nie oczekuję tego, że ona się na coś zgodzi. My wtedy rozmawiamy, natomiast kiedy ona się na coś godzi, to automatycznie jest tak, że po prostu zaczyna w tym momencie mnie wspierać w tym momencie i razem tak siebie wspieramy, tak działamy, żeby tutaj odnieść sukces. Czasami jest to sukces, czasami nie i wtedy też ze sobą rozmawiamy. Zarówno kiedy coś otwieram, ale też wtedy, kiedy myślę o tym, żeby coś zamknąć któryś z tych biznesów i znowu mówię, no zyskamy trochę czasu, ale stracimy trochę kasy, albo zyskamy trochę kasy, ale były tam plany takie jakieś, żeby, nie wiem, coś z tego fajnego zrobić. I też wtedy o tym rozmawiamy, jakie to niesie konsekwencje dla naszej rodziny, dla nas, głównie czasowe. Dlatego, że finansowo, no to mając już gdzieś tam kilka firm, to wydaje się, że w miarę bezpieczni jesteśmy i mamy kolejne plany, no i duża część tych pomysłów po prostu wychodzi fajnie, więc finansowo jest to ok, ale teraz wchodzą kolejne rzeczy, takie jak właśnie czas. Ile czasu będziesz w domu? Jeżeli ja decyduję się teraz na to, żeby robić szkolenia, to ja o tym z moją żoną rozmawiałem ponad pół roku temu. Czy w ogóle będzie można, tak? Bo wiadomo, że jak ja zacznę szkolić, to ja zacznę częściej wyjeżdżać. Nie będzie mnie w domu na noc, czy nie będzie mnie na całe weekendy, czy nie będzie mnie w tygodniu ileś dni. Oprócz tych dni szkoleniowych, no to pojadę gdzieś też przecież się zaprezentować, pokazać moje umiejętności, więc to nie będą tylko te dni, na których ja będę szkolił po prostu na moim szkoleniu, ale trzeba będzie jeszcze gdzieś indziej wystąpić, tak? Mogą się pojawić jakieś oferty czy sytuacje takich, w których warto będzie skorzystać, żeby gdzieś pojechać po prostu dodatkowo jeszcze poszkolić oprócz swoich szkoleń, tak? A gdzie inne biznesy w tym wszystkim? Więc też patrzymy, ok, dzisiaj już to zajmuje tyle i tyle czasu, takie mamy zobowiązania, tutaj jeszcze podjąłeś jakieś zobowiązanie na jakiś czas, żeby właśnie gdzieś jeszcze się udzielać, tak, tutaj działasz trochę charytatywnie, tutaj prowadzisz jakieś biznesy, prowadzisz doradztwa, więc gdzie jest czas na to? I wtedy to wszystko bardzo dobrze planujemy. Oczywiście nasz kalendarz to zakładam, że jest jeden z lepiej zaplanowanych kalendarzy, no nie wiem czy w Polsce, ale myślę, że naprawdę bardzo dobrze planujemy nasz czas na ileś miesięcy do przodu. Kiedy my w styczniu pytamy się rodziny, to w tym roku święta Bożego Narodzenia jakby robimy gdzieś w domu, w Polsce, czy w ogóle gdzieś sobie wyjeżdżamy, jak to wygląda? Mówią, Marcin, styczeń. Mówię, no styczeń, ale jakby ja nie wiem właśnie, czy ja tu 11 listopada bardziej mam brać wolne, czy właśnie tam bardziej w grudniu, tak? I tak dobrze musi być zaplanowany ten czas i wtedy to my jesteśmy w stanie no też podejmować takie decyzje, ale za każdym razem ze sobą rozmawiamy. Schodzę już trochę bardziej na temat planowania czasu, ale tak naprawdę te nasze rozmowy wynikają właśnie z tego planowania czasu, z tego, jakie też bierzemy na siebie ryzyko, czy to czasowe, czy finansowe, czy względem innych naszych zobowiązań właśnie biznesowych, rodziny i tak dalej. Więc tu odpowiadając na to pytanie, tak, rozmawiam i to rozmawiam bardzo dużo z moją żoną na temat biznesów, ale przede wszystkim w momencie, kiedy są do podjęcia jakieś strategiczne decyzje. Wchodzimy w coś, wychodzimy z czegoś, skalujemy coś i wtedy, za każdym razem, wtedy kiedy któraś z tych decyzji ma wpływ na bezpieczeństwo rodziny i na czas, jaki każdy z nas może spędzać wtedy z sobą, tak, i z rodziną, którą tworzymy, którą budujemy i która dla nas jest po prostu w naszych wartościach życiowych. Także mam nadzieję, że odpowiedziałem na to pytanie bardzo mocno, bardzo dużo i dajcie mi znać proszę w komentarzu, jak to wygląda u Was. Czy Wy rozmawiacie ze sobą w związkach, w rodzinach, o swoich biznesach? Jakie macie do tego pytania? Jak postrzegacie też mój sposób, moje podejście do tego? Czy uważacie, że powinno być inaczej? Jeżeli tak, to dlaczego? Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku.